Pięknie. Co tam normalnie? Siemanko, witam was w nowym odcineczku MotoKotów. Dzisiaj mamy takiego oto delikwenta. A co tu kurde, co to jest? Co tu? Chłop śpi, ty! Chłop śpi. Taki sejaczek kurde elegancko otworzony, od tygodnia stoi, a chłop śpi w środku. Wstawaj typie. Nie padało chyba nic. Nie padało nic przez tydzień? Dawaj, palimy tą padakę ty. Fajnie się śpi? Mówisz? Cześć. Siema. A co w ogóle dzisiaj będziemy robić? Ty czekaj. Co? Pa. Co? Co? Latarka? Ona tu była coraz? No tak no! No normalnie patrzę, coś się świeci zielonego pod pokrowcem, ty wyjmuję latarka. O ja pierdzielę, ale nie działa ty. No nie działa, ale patrz. A prawie w ogóle jakaś nówka. To taka będzie na górę. Jak zabraknie prądu. No i czego? Słuchaj, trzeba odpalić sejaczkę po tygodniowym postoju. Patrzcie na to. Nie zapytał. Nie zapytał. Pokazujesz, a brutami, że nie ma go. No to co? A co mam pokazać innego? Siema, jedziemy na wycieczkę. Ale ciężko w fotel, ty. Prawie wypadł. Co? Prawie wypadł. Nie jeździ jak pajac. Ale ten śmiegi wrzuca. Teraz zobaczę instrukcję przyspieszny. O co tu chodzi? Może coś ciekawego się dać. Akumulator, chroni oczy. Stosować benzynę 9.5. O, tu jest nawet w instrukcji jak otwierać szyber dach. Nie czekaj, jak wyjąć dach, aby wyjąć dach należy przy dachu zamkniętym włożyć śrubokręt w otwór. Włożyć śrubokręt i dach wyjmujesz. A my brzeszczotem. Tak. Ale fajnie poczuł prynce wiaterek z smyra. Tak? No podoba mi się to. Patrzcie na to. Faktura na ile? Na 900 w sejaku. To kurde 3 razy więcej niż fura warta ty. Tutaj na 5, tutaj na 2. Masakra. Na trójkę redukta i poszli. Rób to. Bez ale żadnego. Czuję już gorący klimat tego lata. Zalejesz ważkę? No, zgaś go, oszczędzę paliwo. A sry. Czy to? Nie, to. Niby na bogato jeszcze schodzi. Dobra, stój. Gdzie? Za 3 dychy chodzę. Celop. Jaki kurde łeb. No wezmę 35. O, od razu lepiej. No, ta saleczka. Siema. Ty ile dasz? Powiedz, ile dasz? Właśnie chcieliśmy zapytać. W którym dachu zrobili? No chcieliśmy zajechać, zapytać ile dasz, no. Do takiego. 500 zawsze jest. 500 zawsze jest? Jest, zawsze. Nawet nie będę oglądał. Widzieliście? No a jak? A ja. No ale ładnie chociaż, co? A uszczeleczka jaka fajna, człowieku. Z bagażnika zbemy. No. Co? Nie bijcie tylnych szyb, bo w chuj warte są. Uszy uchylne. Tak. Żebyście pamiętali. No pamiętaj o tym. Ale gówno. Na forum zajczęta. Ale ty się nie śmiej, bo naprawdę wszyscy chcą te szyby uchylane, bo bardzo rzadko były. To trzeba będzie pamiętać. Pamiętajcie, ale lepiej wyjąć je, niech leżą. Nie, my to szybek nie bijemy. Zajczęta, dach wycie. No kurna, to jest cichutko. A wiesz jak fajnie się jeździ, człowieku, cichutko w środku? To lećcie. Trzymaj się. Nara. 500 daje to zawsze 200 do przodu. Podoba mi się na widok. Czekaj. Widziałeś? Elegancko. Czekaj, a teraz patrz. Rezerwa już ty. O, patrz. Widziałeś? Uważaj, widzisz? Nie w tą stronę ty, bo w prawo nie da rady. O, patrz, stoi BMW dla ciebie. Chciałeś BMW, masz BMW, człowieku. Zaraz będzie. Człowieku. Pytania jakieś? Piszemy umowę. Spa jaka lalka ty. Zła? Ona pewnie przy biegu ma 100 000. 6 biegów. Nie, siedzieliśmy, siemano. Co tam? Piszemy papier na Goebbelsa ty, chyba. co ty robi, ty? Pięknie. Dawcy. Co ty chcesz zrobić? Nie rób tego, nie rób tego, nie! Ja pierdzielę. A i pasy można naprawić od razu. W sensie dać jakiś ogranicznik. Odpalaj to. W ogóle co z tym się dzieje? Tego to w ogóle jeszcze nie ma na odcinkach i na razie nie będzie. No trzeba śrubkę? Tutaj dać jakąś, nie wiem, śrubkę czy coś. Może nie śrubka, ale... coś nawet plastikowego. Wypaść nie wypadnie. Zawsze mnie to zaskakuje, jak ta fura dobrze pali. Za pół. Dosłownie pstryk. Już. Bez sprzęgła. Bez sprzęgła. Jeszcze raz. Bez ale ty. No tam. Nie było tam. Szóstka. Nagrywam siebie jak prawdziwy youtuber teraz. Mieliśmy plan, żeby gdzieś pojechać na wycieczkę jakąś tym sprzęcikiem naszym. No ale ludzie normalni pracują gdzieś. Albo są po prostu zajęci czymś. Tylko my, kurde, szukamy rozrywki. I właśnie teraz odkładamy z sejczem. Ty, ale stój. Mam plan. Patrz. Tu nie, gość. Czemu? Tu jest za stromo. Powaliło cię. Ja pierdzielę, ty. Weź, czekaj, weź, ja to zewnątrz lata. Ale się obstrął, chłop. No gościu, no kurde. Ale chłop. No kurno, pisałem się ostro. A co myślałem, że się przechylili na dachu leci? No myślałem, że to będzie, że już... Co ty, na pewno by tak nie było. Ja myślę, że, najwyżej co? To by się po prostu zawiesił, nie? By po prostu tak wiesz, utknął przodem. Se jak normalnie sobie jedzie, pyk. Bez żadnego. Ale kurde, no ja się tykam w takich rzeczy. Przecież im głowy włączone. Ja jestem tak zwany cykor. O, furka w trawie piszczy. Pewnie fajnie to wyglądało, jak tak fura tylko taka wystawała, co nie? Bardzo fajnie to wyglądało. Pan w ogóle jak autostradą był. Czekaj. Weź pogodę. I w tył. Normalnie. No ale patrz. Zderzaczek odskoczył, wjechało się trochę. Kurde. No ale nie, zobacz, patrz. Jest coś. Fabryka. Coś było. Ty. Już jest fabryka. Coś było. Tyle było. Ale coś było. La. Przejdźmy do tego. Hada. To jest had. Parę odcinków wstecz. On był i zgasł nam i nie wiadomo czemu nie palił. Rogoś powiedział nam, że... zalejcie paliwa. Więc... I okazało się, że zalaliśmy paliwa i odpalił. Więc zalaliśmy paliwa i pokaż. Pokaż. Zapytam cię tylko dla pewności. Czy jesteś na to gotowy? Powiedz. No pytam cię. Ty mnie pytasz? No jestem. Nie strzelaj, ty może. Kopciuszek to jest. To chyba olej, nie wierzę, co? Jak to się... Może być tak, że nie wierzę, co? Myślę, że trzeba go przygonić. Dawaj. Tak sobie rozkminiam, że może być taka ewentualność, ale może być i może być ewentualność. Ewentualna niedogodność. Że ten silnik tutaj pokazany może mieć pewne braki w swoim wyposażeniu. Mianowicie chodzi o olej. I właśnie to jest moment, kiedy nadszedł czas, by sprawdzić, czy jest taka możliwość, aby ten silnik miał bądź nie miał oleju. Jest. O, jest, dobra, wkładaj, jest. Są krokaci. Dobra, elo. Sprawdź to. Czekaj, bagnet wytrę. Patrz jaki bagnet czyściutki. No. W trawę wytarty. Ale ty, pochodził trochę, to trzeba teraz zostawić, żebyś tak olej. Dobra, w sumie w dupie to mam. Zobaczmy. No ale jest generalnie, no. Jest, ale poniżej minimum. Zobacz ile. Ja myślę, że można dolać. Dawaj turdus tutaj lejemy. A mianowicie tutaj. Dawaj turdusa, dawaj go. Dawaj turdusa, daj. Daj turdus, daj. Turdus musi być lany tutaj, o! U! A co tu jest? U! Olej tu jest! Dawaj olej! Dawaj turdusa! Drzwi się zamykają od wiatru. Powinno być łozapowe, oh shit. Ile tu jest? Ale to nie turdus, ty. No nie ma turdusa już. Jest! Jest! Nie ma go już. Gościu, musi być. To też pewnie dobre będzie, ale to jest 15×40. Dobra. Zamykaj stodolnik, a ja biorę olej. Jest taki problem, a raczej ewentualnie niedogodny, że to jest MOL Farm Protect 15W40. Nie wiem co to oznacza i nie wiem jaki olej jest w Golfie, ale mam nadzieję, że się nie zatrze. Tak jak Poluwa, która wysrała korbę po dolaniu tam Dota. Dot 4 tam był dokładnie zalany i przyjechała z 300 metrów. No ale to w sumie jakby uzasadnione, że ona tyle przyjechała. A tu się przebał, a jaki świeży olej, ty! Panie! Jakiś w ogóle z grudkami jakimiś, ty. Ja pierdzielę, jaki świeży olej, człowieku. Dobra, zostaw już. Kurde, już dlałem więcej niż dlałem. Ty, no na miarce coś tam podskoczyło do góry. Coś tu się pojawiło. Ty, jest chyba git. Jest chyba git, także jest chyba git. Chłop mówi mi, ja będę jechał. Fu, jak tu śmierdzi olejem. Pa. Pa. Ale beka. No dalej, zobaczymy czy się krzaki wyrwą. O, trochę zostało. Tu wody nie ma w ogóle. No nie ma, no. To weź wieź. Jak nie wjadę. Czemu nie wyjedziesz? Jak nie, to masz. Którym wciągniesz? Drodzy Państwo, jest głęboko. Jest kurcze bele głęboko. Jest głęboko. No, z 1,50 m. Mułu. Jest głęboko, co? No wody nie ma, ale trochę błota jest. 1,50 m mułu, ja już mówiłem. Dawaj, najwyżej tura się weźmie. No co ty? Będzie fajnie. No dawaj no. Nie wyjdź ty. No to porujemy tylko ciągnikiem. A łebek. Jak porujesz ciągnikiem? Normalnie człowieku na sprzęgiełku puścisz, nawet gazu nie dodasz. Maski chyba nie zamknąłem. Zamknąłem je ogólnie, ale niezbyt dobrze chyba. Jak coś to full hebel dawaj, okej? Okay? A teraz, żeby był wybój i powietrze złapała człowieku. Chłop zjeżdża na opa. Jesteśmy na ofie. Ale olejem wali, czujesz? No, czekaj. Ja pierdziała, ale wali olejem. Masakra jakaś. Poszedł! Nie ma! A, wraca chłop. Mam nadzieję, że wrzuci jedynkę. No dawaj, zahamuj jedynką. Jedynka. Czemu jedynki nie wrzuciłeś? No, widać. O ja pierdykam. Masakra ty. Ale walnęło. No bo tutaj piach miękki jest. No i co, agresywnie zmieniałeś ten? Biegi. Kopałem. Auto samo zmieniało biegi. Słuchaj, no teraz to ty zakładasz tą ligę. jeszcze bochenka żadnego. Ty, no nawet jeśli byśmy mieli, to nie wiem, czy jest sens w ogóle. Ludzie się pewnie zabijają o to. Z Madisona, ty. Ja myślę, że z Madisona, kurde, ludzie... Ludzie zabijają się o to. No ale teraz jaki dostęp jest elegancki, człowieku. Dostęp to się nazywa, dostęp. Dostęp. No i gdzie to jest? Ty. Jeszcze tego nie wiem, ale ja się dowiem. I będzie wiadomo wszystko. Szybka naprawa 2T. Trwało to z 10 sekund może. Ale ty, powiem ci szczerze, że głupi byliśmy, że ja wcześniej tego tunelu nie zdemontowałem. A tak się męczyłem, kurczę, żeby to założyć. Tak się męczył chłop, tak kurde kminił i kręcił tą ręką i to, i tamto, i ówdzie, i tam gdzie. I nic. Ale można też tędy się przejechać. Ale można się też tędy przejechać. Tutaj może być ciekawie. A tam takie, wiesz, takie przyloty takie, kurde, się przybędą. No wiem, to możemy tu pojechać i tam się zawrócić. To daj mu trochę w pędzel, może mi się też wydaje. O, tu fajnie jest. Tu jest fajnie. Zaraz będzie ciągnik. Tutaj widać, że często ktoś jeździ tędy. No. Pewna droga. Nie, no jest spoko, jest spoko. Ja myślę, że dużo osób tędy jeździ. Pewniaczek. Jakby wiesz, jakby na pewno tędy gdzieś dojedziemy. Pierdziele. Gdzie tu trzeba jedziesz? No. Nie chcę prosić. Fajna droga, ty, podoba mi się. O kurde. Wow. O kurde. Ty, dobra, poczekaj. Czekaj, kurwa. Ale... Słuchajcie, dojechaliśmy w takie miejsce, droga się skończyła. Co już tam dawno droga się skończyła. Ale masakra, ty, ale fajne miejsce, co? Tu jest akurat fajnie. Patrzcie, jaką w ogóle drogą jechaliśmy. A raczej jej brakiem. Jaka dziura nas spotkała tutaj. Ale ją przejechaliśmy na szczęście. O, to jest droga nasza. Czyli jej brak. Ty, a, bo tutaj idę w prawo. Mercem? Tu? Na pewno nie. Nie, chyba. No tak. Ty, ale znaleźliśmy kwiat paproci. Unikat. No nie wiem, bo wiesz, kwiat paproci jakby jest przecież ta noc taka najdłuższa. I wtedy się szuka kwiatu paproci. Wiesz, o co chodzi. Dawaj, jeszcze. Dawaj, jeszcze. Lalka. No i to owo. Laleczka. Nie zapytał. Ale ładnie pachnie. Już czuję ten letni klimat leśny. Ale oleje wali. Jak ty wariat jesteś? Dawaj ze mną. Ale kurwa. Jedzie chłop, ale wyje, rajdóweczka. Skubany szybki jest, ale szybcior, szybciorem poleciał. Gaz, odpalił. Dobra, jeszcze raz. Gaz, odpalił. O kurde! Ładnie! Wariat eluwina. Pyzydry i odpy. Coś znalazł. Chłop znowu leci na wariata, słyszę, że wyje. Golfina. Ale coś ma ciężko, wiecie co? Coś ma ciężko. Wydaje mi się, że jakby puch trochę. Rozpędzać też nie chce za bardzo. 120 i stoi, nie? Do 30, 135. Nie wiem, coś ma ciężko. Zdaje się, że wcześniej lepiej on jeździł. To mi się nie podoba, Golfina. Tylko nie klęknij tak. Niespostrzeżenie. W ogóle jak jechał, to słyszałem jakieś takie klekotanie dziwne. No ale myślę, że raczej nic złego się nie dzieje. A przynajmniej mam taką nadzieję. Klekocze. Klekocze. Klekocze, ale słyszysz, że klekocze, nie? Nie. ale ciężko pali. I czemu bzyczy cały czas? No, nagrzał się dobrze. Ciężko pali i generalnie mam wrażenie, że słabiej idzie teraz już, wiesz, jak się fula daje mu. Ale ja ci mówię, on klekocze. Jak jechałeś nawet, tu było słychać. Tak? No. Ciężko. O. Widzisz? Wody full. Tylko oszczędnie, jak będziesz lał. Lej ostrożnie. Mówię. No ale gościu! Nie marnuj wody. Ale silniczek skwierczy. Nagrzał się trochę. Uważaj. Weź na silnik polej trochę. Chodź, Dawaj. Ale po bloku lej. Fajnie brzmi, nie? Ty, ale w sumie jak on cały olejem gorącym zażygany, a tu wodę lejesz, to może niekoniecznie dobrze. No bo zapalić się może. Przecież woda plus olej, to wiesz. Ty, ale wieje cholera. A co, fajnie się jedzie? Prowadzi się pewnie? Normalnie. No i co? Nic. Mówię, że ciężko pali. No. Już teraz ma wodę. Ma chłodzonko. No znowu butelnika. Masz 5 sekund, żeby zrobić. 1. 2. Już. 3. Już. 4. No ale już wcześniej. To użyłem, tylko palce nie mogłem. No. To typie. Typie, to jest wszystko tego. Pal tą padaczkę. Golf 2. Jedzie. Dobrze poszedł. O! Co tam? Co tam normalnie? A kurde, prawie wyjechałem! Wyrył ty! Drzewo ściął ty! Prawie wyjechałem! Prawie! Już to miałem! Już prawie wyjechał! No tutaj to chciałem tak przyciągnąć ten zakręt, nie? No. No i kurde, nie wyszło mi. Ty, ale już prawie wyjechał! Skubany! O tutaj takie dziury! No ostro przeleciał, tak bum bum. Ty, może jakoś... Prawo kołami trochę. Ja myślę, że wiesz co, może do tyłu i może żebyś mi spróbował go popchnąć. Nie działa? Co? Akus? Akus, pewnie. Co jest? No nic właśnie nie jest. Przykręcony mocno. A to co to jest? O? Czego to? A, od tego. Od rozrusznika. Kurde. No. Widzisz? Ale lipa ty. O tutaj się urwało, o, tu powinno być. Dawaj, ten, spróbujemy go odpalić tym i wyjedziemy. Dawaj, ja ewentualnie przytrzymam, a ty zakręcisz. Ogień! Dobra, stój, dawaj. Dawaj, jeszcze. Dobra, i teraz ogień. Poszło! Laleczka! Wyjechała tutaj. Konkretnie. Dobra ty! Tylko dobra, zawijamy się. Dość już tego. Wyjechał. Skubany. Dobra. Bez gazu. O, no, luks. i dojechaliśmy. Pokaż teraz, co się stało na ostatnich metrach. Czekaj. O, znowu linka spadła. Ale działa. Działa. Wpadł do rowu, wyjechał, kurde. Ty, ale patrz, jest skubany, ile już odcinków ma z tobą. No. To jest chyba jedna z furek takich, które... No i dalej bez ale. No. Takich może nie wprost poświęconych golfowi, ale jednak... Dostał co nieco, dostał bata pod ogon. Laleczka. Kurde. Tak, słuchajcie ludziska. Krótka piła. Like, subik, comment, follow, insta, chyby prosto z podlaskiego lasu. Pamiętajcie. Syczy, jest dobrze. Co powiesz dla ludzi? Okay. Hej! A raczej nara. Dobra, koniec tego. Pozdro. Nie zapytaj.